No, widzowie, na trzeźwo się nie da. Trzeba sobie upiększyć robotę przy bizonie. Będziemy wam robili teraz smaka. Przy złomku. A, mamy nową nazwę, to jest złomek. Bizon rekord złomek. Adria miał chrupka, my mamy złomka. Już się rozpara grill. Zobaczcie. Luksus. Ruszta zaraz wysmażymy. A gdzie ruszt? A, dobra. Coś pięknego. Nie wiem, czy to wyciągniemy tak teraz. Trzeba będzie to podnieść, wiesz? No i co teraz? Do góry? Tylko brechą. Do góry ręką. Delikatnie ciągnij. No. Do góry jeszcze. O! Idzie. Kurwa, ta blacha tutaj. Czekaj, stop, bo mnie gnieciesz. Nie zmieszczę łba teraz. Idź. Dobra, wstaj se z boku, tak jak ja. Ty z boku. No i rwi. A bo nie ma Piotrusia, a Piotruś jest rwi. Kurna, Rzeszka nie ma i... Nasze złoto! O kurwa. I po złocie. Dawaj do mycia je. Poczekaj. Dawaj tu je na razie. Poprzemy je, umyjemy. Zobaczcie, panowie i panocki. Chociaż jedno dobre. Jedno dobre w tym kombajnie. Ty, a czemu tutaj jest taki? No to oryginalnie tak jest. A tam nie ma. Bo się dokręca takie blachy. Prowadzący są takie jakby, wiesz. Ale dudniasz. Buda w kombajnie drży. No, prowadnice. To są kierownice wiatru. Jedną niestety trzeba będzie wykręcić, ale są, zobacz. Ma świeże śrubeczki. Świeżutkie. No. Sita chyba były założone nowe i nic nie kosiły. Patrz, a tu co tu są? No podkładki z tego co mi wypadły. Wypadły ci? Tak. Kierownicę wiatra muszę odkręcić. A czemu będziesz odkręcić? A, bo nie wyjdzie. I dopiero pójdzie. A i tamta jest, widzisz, patrz, jebnięta jest tamta kierownica wiatru. Która? Tyle to tam ciur. Ona musi tak być. A tamtej to i tak się nie wyciąga i tak to. Muszę obcążki wziąć i to wykręcić. No i panocki, mamy cały kombaj rozbędzony. Dwa dni niecałe. Jakby jeszcze pół dnia dołożył, to wszystko tu wyjął. Rozebrał kombaj na pierwsze części. No i się umyje elegancko, tamta kierownica, bajeczka. No i robota idzie. Co chcesz powiedzieć do kamery? Rozgodzina 19:30? Patrzymy od rana, jutro punkt 6, ja tutaj już działam. Zależy, jak dzisiaj skończymy. Zależy, o której godzinie dzisiaj skończymy. Chyba, że nie kończymy, lecimy 24h. To dawaj, mamy taki ledy. Mam! Ale co idziemy robić, jak już gdzieś nie ma? No trzeba tam odrzutnik wyklepać. No to się wyklepie. No cóż, no ludzie pisali, że złomek, no złomek, no chuj, no złomek. Bizon rekord złomek, taką ma nazwę. Złomka trzeba naprawić, nie? Ale jak wleci w ład, jak pszenica będzie dać 8 ton. Razem z łomą. Z 2 hektarów. Z 2 hektarów. Taki haczyk. A, bez kitu. Bo ludzie to piszą, że 8 ton, ale z ilu hektarów się... Właśnie, kurwa, 8 ton to... Hektarów. 8 to i nasze sypie, ale z ilu hektarów, nie? Nasza to ma, może nawet 15 sypać. No, napiszemy w tym roku 15 ton z hektara. Nie, 15 ton. Jak to, ziomki? W komentarzu 15 to na godzinę zboża. 2 i full przyspieszacz. No i dobra. Odkręcam kierownicę wiatru. Nie będę was zanudzał odkręcaniem. I zaraz się materiał skończy, no bo karty im braknie zera. Działam dalej. To nie będziemy zabezpieczać? Nie, po co? Będzie przeszkadzać? Daj do góry się to. Poszło. Czekaj, przekręć w drugą stronę. Żeby nie popsuć. Nie, ja to już wyjebałem tak. Wyjeb na drugą stronę, tak przewiń. O, tak. Dobra. Chodź bokiem, poczekaj, nie walnij się w głowę. Dobra. Dobra. Mamy to. No, przełaź.
cały porysowany, trochę brudny. Ale jest. No i teraz podłoga podciewacza będziemy tą. Ładza. A tutaj jest strzelone. Tu jest coś. Pokaż, pójść. Co to jest takie? Tu? No. Czemu to jest takie? Tu się rozjechał, poszedł do przodu. Ale sztywne, pójść, patrz. Tyle to nie ma luzu, to nie ma znaczenia. Tyle luz to jest nie luz. Nie to co tam wiesz. Ale nie, bo chodzi mi o to, że jest takie wiesz rozjechane. No szczelina jest, no pewnie gdzieś wiesz. A weź otwórz je. Coś przeniosła. Poczekaj, do góry. No takie jest zrobione, bo patrz. Bo jak to miało się stać? Ale dziwny odcent, trzeba nasmarować, że to. Żaluzjowe, nowego typu. Już jest na full. Już nie dasz rady więcej otworzyć. No, tak to chodzi. O. Łopie, tak to się nie kosi. Wiesz jak się kosi, patrz. Patrz, ja ci to ustawię. Ono jest zjebane. Znaczy zjebane, w sensie, że ono skrzywione. Tak jest fabrycznie. Tak? Dziura jest źle zrobiona. Nie, tutaj. No to cóż, wychodzi takie. Patrz, tak się, tak trzeba ustawić ci to do koszenia. No, tyle, patrz, żeby zboże przeleciało. To tutaj się robi tak szczelina. No to, tak sita będzie trzeba ustawić. Ale są nowe, no widzisz, że farba jest nowa, one były nowe. Zobacz jak to wygląda, człowieku. Nie, no to ja tak. Nówka, nie, nówka. Nie, chłopie, zobacz, to są nowe sita. Kurde, nowe sita. Tylko trzeba je umyć. Ale jestem kurwa brudny, aż sztywne ubrania. A bagno żeś tam zrobił na tym podziewaczu. Jeszcze będzie zara bagno. No. Trzeba wymyć to. I tak, widzowie, mamy to. Sita chociaż dobre. No sita są cacy. Jedyne dobre w kombajnie są sita, prawe koło i kierownica. Ślimak jest zdrowy, zobacz, nie wyjechany. Nie tak jak tam wiesz. W Blue Recordo. Blue Record. Blue Dabudibuduba. No jest git. No powiem wam widzowie, że to już mało co zostało do zbierania. Jak rozbieramy bym... na zło, jutro chce chętnych, kto chce kupić budę sprzedaży. Ona wie, czy... Zostawiam, bo 60. Części na sprzedaż. Części, części, po piętnachu, po piętnachu. 3 złote. Panie, nówka, bizon w mrze, nieruszany. Bez opakowania. Bez opakowania, prosto z fabryki. Prosto z fabryki, prosto z opakowania, bez opakowania. Dobra, kończymy. Dali, lecimy. Ostatnie szlify. Już jest wieczór, od rana. Robiłeś kiedyś tyle przy maszynie? Nie. Ja też nie. Ale to jest nasza maszyna i to jest ważne. Zobaczcie jakie są kurna żaluzje piękne. Daj ta spokój widzowie. Zobaczcie jak skędzi zapał do tej roboty, normalnie mówię wam, że w żniwa nie będzie drugiego takiego, jak z fabryki będzie, jak z fabryki będzie. Pieniądze nie grają roli. W końcu nie przez przypadek wygrać żotolotka. Bez komentarza. Także wiecie, części nie grają dla znaczenia, zamawiamy i jest. Dobra, będzie git. Kończymy. Będzie dobrze? To już jest chyba trzeci odcinek, albo drugi, nie wiem widzowie. Zobaczymy co się zmontuje. A żeś wybył coś tutaj. Pusowałeś i ale... A podciewacz to myje? Myje przez cały czas. No ale, ale a tam wytrząsacz? No i wytrząsacz, kurwa. Stachu! Podciewacz, a nie podłogę podciewacza. No. Tam. Ale ja tam nie dostanę już. Nie dostaniesz już? No to jutro umyjemy już. Dobra, to już jutro umyjemy. Przy tym to można robić nieskończoność, nie? Co nie? Jakby części były, to by składał już dzisiaj. Byś pozakręcał. Będzie na rolnikowo. Ta jedyna, co ma blask. Nie ma tej jedynej. Stachu, będzie. Czekaj, ta widzowie. Gdzie ta latarka była? Tu jest bateria. Mamy następny dzień. I skrowник. Jest popołudnie, bo niestety uczelnię miałem dzisiaj, jest weekend. Będziemy się dostać tu do podajnika. No i taka sytuacja.
taka sytuacja, że muszę to rozkręcić. Ten podajnik się ładnie kręci. Ciekawe, co tam jest w środku, bo go zablokowało nam, jak włączaliśmy mockarnię. Niby się kręci. Puh! Wziąłem sobie listka trawy. Żar 30 stopni dzisiaj był. W dzień. Tragedia. Tu widać, że coś było modzone już. Chociaż no, są jakieś świeże śrubki. No nic, weźmiemy klucze se i będziemy kręcić. 17, 19. Akcja osy. Gdzie mam tę szczepkę? Tu jest. Robimy zapalnik. Ujebałem już mata w palca. Akcja osy. Gdzie to mówisz jest? Drabiny dostanę? Dostaniesz. Zgrzeje ci palnik. Koguta opalę. Co? Spoko. Nic mu nie będzie. Akcja osy. A tu je pierdolę. Co mi pierdolę? Dawaj. Akcja osy. Czekaj, grzeje ci knota. Knot się już tli. Akcja osy. Masz knota? Zgas. Teraz ci tu podpalę. Ale działa. Teraz mam tutaj wszystko co tu lata, to teraz widzę. Ale tak dobrze je przysmasz. Stachu profesjonalista. W okularach nie muszę zdjęcie ci zrobić, bo... Czekaj. Akcja osy w kombajnie. Pokaż jakie masz okularki ładne. Podpala knota. Grzeje się. Akcja osy. Kurwa, ja tu rzucam na podwórka tyle słomy. W okularkach jak stały żołąz. Dowieź się w swoim czasie. Dowieź się w swoim czasie. Mnie szmata ujebała. A ja mam uczulenie, a tam siedzą. Zaraz będzie po nich. O, siedzi gniazdo. Nagrywasz to? Nagrywam. Grzej. O. Dawaj, pal. Najwyżej. Ty, bo się przewody topią. Grzej tam jeszcze. Nie, kurwa, bo się od koguta kurwa spaliło. Spadło to? Nie spadło, ale uciekły. Chyba spadły pszczoły, te osy od razu spadły. Przysmaż jeszcze. O. Zobacz, jak się hajcuje ładnie. Od razu człowieku spadły, pszczyk na dół. Zobacz, to jest 300 stopni. Jak zmiotacza. Mission complete. Jakiego śrubokręta tu rzucę. Kurwa, człowieku, pojebani jesteśmy. Zaczy się palić kogut, izolacja na kogucie. To się założy nowego. Dobra, gdzie to spadło? Sio? Sio. Ziomki podpalić, to pojebało was w komentarzach, kombaj to podpalić. Dobry ten samochód. Zostaw to na bok lepiej, bo chuj wie co jeszcze wyjdzie. I gdzie do kurwy siedzieć? Masz no to. Gdzie to spadło? Tam na bok. No i tak. I już po akcji osy. Stach musi dzisiaj w okularach chodzić, bo opiłek mu wpadł do oka i jest teraz wrażliwy na światło. Mam tak zwane... Światło wstręt. Światło wstręt. U góry odkręcone, zdjęte. Trochę było
komplikacji, bo osy się kręciły, ale dał radę. Stachu tu odrzutnik słomy kręci. Ogarnia go tu na cacy, żeby było już. A ja tu kręcę podajnik. Trzeba gdzie rozpięcie znaleźć. Gdzie ono jest? No tak, teraz zakręcę. Jak i na koło na górze jest. No i tak. Zobany. Będziemy musieli wykminić, żeby go tu rozpiąć. Ale to mniejsze, na razie. Na razie to muszę co? Możesz mordy. Myślę, że to też będzie ciekawa zabawa. Łożysko to chyba do wymiany będzie. Mi się wydaje. No, luz jest taki, że kurna, braknie łożysk w sklepie. Są dwie śruby. 19-24? Dziwnie. Palca rozdupcyłem. Osy mnie pogryzły dzisiaj. Coś nie idzie jak należy. No, chcesz? Masz. Nie, już nie potrzebuję na razie. Aha. Masz. No właśnie. Trzeba psiknąć, no nic. Ja się pomorduję i zaraz zobaczymy, jak się przejdzie. No. Może co chodzi? Wiem, trudno. Wyprostuję się. Już prawie zrobione, ale schodzi z tym podajnikiem ziarnowym. Tragedia jakaś. Dziś nie idzie po naszej myśli. Znaczy się po mojej. Stachu to Stachowi tam idzie. No, ciągle przetestowany. Na takim kurduplu, ale... To takie specjalne łóżko, widzisz? Co? Poka. Niby nie chodzi, niby ten, ale wiesz. Germany. Ale ono jest już zardzewiane z tamtej strony. No. To też chyba trzeba być nowe zrobić. To słonki na ten i na ten podajnik. Smart tu jest. Dawaj, rozłożymy po jednej z jednej strony. Chyba kręcik tu by gdzieś był. Jakiś mniejszy. A wiesz, gdzie by chyba kręcić? Zobaczmy, co tu siedzi. A już smaru nie ma. Wypalony smar. Stary smar jak świat. No. Takie machliwe? Nie, zobacz. Graf 30 NPPB. NPPB. Germany. N.A. Germany. No i co? No lubię, jeszcze nie ma, ale smary. No. O Jezus. Choćkolwiek jest delikatny. Weź to wyrwij teraz. Idę po drabince, zobaczę tutaj, jak to wygląda. Lichy dzień dzisiaj na robotę coś. Człowiek bez powera się nie wyspał. No tu się ruszyło też. Daj no rurę tą dużą. Na to będzie podhaczyć. To luz na słowo honoru będzie. Co? Nie ruszaj sam, bo ci spadnie na łeb. Nie bierz się tam sam, bo ci spadnie na łeb. Masz tą rurę?
Tam. Zeszło tu? Co próbujemy? A weź go teraz. Co on tak wali? Bo to na żyletki. Między chłodnicą i... Bo tu jest ta chłodnica dołożona. Teraz to trzeba by... Tam go odchylić. Nie ma bardzo jak o to chodzi. Dobra, idzie, ho. A. Co? Kurwa, nie krzyw. No tu chłodnica jest dołożona i tu nie ma luzu bardzo. Dało, żeby ci nic nie sypało. Coś. Wadzi tam czasik. Tu mało miejsca jest w ogóle, żeby przez te chłodnice. Tutaj to nie wadzi, góra zostaje. Zobacz sobie tam na górze. Nie pizgnij w tych klapkach. Jak tam wadzi, co? Tam śrubki specjalnie położyłem, żeby nie zginęły. No i co? Masz baterię tam? No jest. Panie kochany, tu jest jedna kurwa śrubka. Trzynastka tam niżej? Pod spodem jest kurwa śrubka. No ale nasrały tych śrubek. A my nasrali śrubek, trzynastka. By ich pierąż strzelił. Kurwa, wszystkie palce porozdupcane. Masz płasko? A dam ci nasadkę. Trzynastkę. Będzie się lepiej kręciło. No kurwa, rzucasz tam gdzieś daleko, zamiast mitu na bajdona. Przepraszam, na złomka. Złomek, będzie naklejka tu, złomek. Kurwa, nie. Podejdzie? Ten łańcuch to kurwa, ja bym go w ropie za. Pomoczy się, on jest. Jest co napinać. Ale fajny wiaterek taki, nie? Chłodniutki. Która nosi? Kitek, ale żeś se przyszedł, siałeś. Już 21, matko woska, ale godzina czasu ponad. I bydlak. Kurwy syny! Spierdala, co to jest? A, chrata. Już myślałeś... Myślałem, że osa. O, myślałeś, że osa. Tylko on ugratała. Tu je luz. A nie, czekaj. Spierdale ci zajebę. Co to kurwa kosiło? A co? No chyba na śmieci, że hej. Normalne no. Nie, tu łożysko jest dobre. Nie no, chociaż ma delikatny luz. A tutaj coś jest gorsze. Gdzie? Coś trzeba. Dobra, chodźcie, ściągamy. Później się pobawisz. Nie wiem, jak my to targniemy według. Swoją nie. Nie pizgnij na tych klapkach. Zejdzie przed komba, przez kombajn. LEDy świecą. Podajnik ściągnięty. I teraz mamy dostęp tu do koła. Na wycząsacze. No, w poniedziałek się wykręci to wszystko łożyska. No i w sumie będzie gotowe do składania. Zostaną ten wycząsacze tu rozebrane, ten wał wyciągniemy.
Idź na dole, łap się tu, a ja będę z powietrza go tu atakował. Mam nadzieję, że mnie kurwa nie połamie. No, dawaj! No, dawaj! Dobra. Uwaga na paznokcie. Ach, leży. O skurczybyk. To łańcuch jest jeszcze. Marany boskie. A tu co tu? Jest lekki luz. A co tutaj jest? Co? Tu nie ma nic chyba, tak? Co nie ma nic? Jak? Bo ta osika przechodzi przez stałą? Nie. Chyba nie. Raczej nie, bo byłoby z drugiej strony, nie? Ej, tu nie widać. Bo tu nie ma zębatki. Nie. Bo stąd, bo tu napędza to... Tu masz wszystko z tyłu w obudowę. Tak, tu napędza to, idzie to do góry, dobrze. To przekazuje na, wiesz, to napęd. Ty, tak, to ty, łańcuch, podajniki. No dobra. Jakby nie patrzeć, to nie jest trudne na wymianę, bo to jest na wierzchu, na szczęście, nie? Także wiesz. Ale luz jest. Co, ściąga? Będziemy trzeba ściągnąć, nie? Zobaczymy. No i mamy... Gołe, goła strona. Tam trzeba to podczyścić. Wziąć za tym podajnikiem to przeczyścić. My pomalowujemy, jak przyjdzie na lakier. O, patrz to. Widzisz, fabryka nie pomalowała. Pierdolnąć to i... No mówię ci, że za takimi rzeczami nie malowali fabryka. Tyle. Poszło. Popuścimy. To nie powinno iść po ludzku w tę stronę? Się... Nie, to musi krzywo iść. Nie. W każdym bizonie jest na krzywo. Bo inaczej. Co ty kurwa lubisz? Wystraszył się, bo paski go zaczęły tam przyciskać. Przyciskać, bo tam za kotem lata, zobacz. Pajek boi się podejść teraz. Wało! Wąż. Wąż nie dam szans. Bo najbardziej redupcone łożyska to są na wycząsaczach. No i do nich nie zaglądał nigdy. Jeszcze ciężko to kręci. Słyszysz? Tam trzy. Jeszcze trąb. Trzeba je ustawić. Ale jak pójdzie, to będzie tylko świst. Chłopie, jak pójdzie, to będzie cicha woda rzeki Brwie. Będzie tylko słychać ryk silnika, nic więcej. Jak przeprowadzić remont bizona w dwa tygodnie? Proszę bardzo, mamy drugi dzień pracy, tak naprawdę. Kończymy drugi dzień pracy, bo pierwszego dnia robiliśmy 6 godzin, następnego robiliśmy 12, dzisiaj robimy 3, no to mamy w sumie 23 godziny pracy. Chyba nockę można robić. No.